Kraśnickie Pogotowie Ratunkowe otrzymało od mieszkańców Kraśnika specjalistyczne urządzenie do dezynfekcji karetek. Sprzęt ten umożliwia pełną sterylizację powierzchni i powietrza, tak zwaną suchą mgłą, i jest niezbędny w obecnej sytuacji epidemicznej. Koszt zakupu to około 20 tysięcy złotych i został sfinansowany z budżetu miasta Kraśnik. Urządzenie na ręce ratowników medycznych przekazał burmistrz Kraśnika Wojciech Wilk. Radosna wiadomość dla pracowników ratownictwa medycznego w Kraśniku, ale też i dla wszystkich mieszkańców powiatu kraśnickiego. Dotarły do nas dwa urządzenia, które pozwalają nam na dezynfekcję karetek, dezynfekcję ambulansów po użyciu, czyli kiedy mamy pacjenta podejrzanego o jakiekolwiek zarażenie chorobą zakaźną. Dezynfekujemy ambulanse. Ambulanse są wtedy biologicznie czyste i po prostu możemy być pewni, że ambulans jest czysty biologicznie, że nie będziemy roznosić wirusa. Urządzenie to na zasadzie zamgławiania powoduje, że mgła osiada z środkiem biobójczym, osiada w całym ambulansie i wszystkie urządzenia, które są w ambulansie, są po prostu czyste. Wybijane są wszystkie zarazki, wybijane są wszystkie spory, wybijane są wszystkie makrofagi. Dokładnie wszystko. Po 20 minutach od momentu zamgławiania ambulans jest czysty, gotowy do użytku i możemy z tego ambulansu korzystać. Chcemy bardzo serdecznie podziękować panu Wojciechowi Wilkowi, burmistrzowi Kraśnika, który sprezentował nam to, zakupił nam urządzenie tutaj dla naszych ambulansów. Tak jak mówię, urządzenie bardzo potrzebne dla nas, ale konieczne dla pacjentów z powiatu kraśnickiego. Jeszcze raz dziękuję. I proszę pamiętać, że to wasi przedstawiciele waszych władz dbają o państwa mieszkańców powiatu kraśnickiego. Podobne urządzenie zakupił wójt gminy Dzierzkowice Marcin Gąsiorowski dla pogotowia w Annopolu.